Ja myślę, że tutaj większość osób ma ból głowy. Przede wszystkim. Diabło mają, wołacie. Wołacie, co oni tutaj robią, o czym oni rozmawiają do nas. Parę dni temu przeczytałem w internecie, 70% osób w tym kraju jest wierzących. Ja mam do was pytanie teraz. W kogo wy wierzycie? W jakiego Boga wy wierzycie? Bo na pewno nie w dobrego. W jakiego Boga wierzycie? Chłopaki tutaj mówią, i dziewczyny, o Bogu, który uzdrawia. Święty Piotr powiedział, że w jego ranach jest uzdrowienie. Wy się z nich śmiejecie, mówicie głupoty. Wszyscy uczniowie Jezusa uzdrawiali. Jest to dane nam z krzyża, prosto z krzyża. Bo Bóg jest dobry. Bóg zostawił nam swojego ducha po to, abyśmy uzdrawiali. Tak jak sam powiedział, my będziemy uzdrawiać. Każdy, kto uwierzy, ręce kłaść będzie na chorych, a oni będą uzdrowieni. Pytam się teraz, jakiego Boga wierzycie? Tego dobrego? Skoro macie obraz Boga dobrego, idziecie do kościoła uwielbiać Go. Uwielbiacie swojego Boga, takiego jakiego macie Go w głowie. Idziecie do kościoła, stoicie jak kołki. Największy król, jaki był na ziemi, król Dawid, nago tańczył. Nago tańczył ze wszystkich sił. Wysłał swojego Pana. Idziemy do kościoła, stoimy jak kołki. Co trzeci wyraz piosenki powiemy. Co czwarty. To i tak dobrze stajemy. Jakiego znacie Boga? Ja znam dobrego. Na własnym przykładzie powiem. Ja znam Boga, który uwalnia. Bo i wy uwalniać będziecie. Ja znam Boga, który uwalnia od strachu. Od wszelakiego strachu. Ja miałem wiele fobii w życiu. Wiele. Jedna z nich właśnie teraz zostaje przełamana. Mówicie, że znacie dobrego Boga, który uwalnia, a załamani jesteście. W sercu załamani jesteście. Załamani jesteście, że rodzinę macie niepoukładaną. Załamani jesteście, że praca nie taka. Zamartwiacie się. Jezus powiedział, o nic się nie martwcie. Ja wam dam wolność i pokój. Ja. Znacie tego Boga? Pytam się, czy znacie tego Boga? Znacie tego Boga, który daje pokój, wolność, radość, szczęście, mądrość? Jeżeli Pan liczy, to Pana wola, ale Bóg, Jezus Chrystus, patrząc na tak ten, mówisz. Umarł na tą chorobę, zagwarantował Panu Jezus Chrystus. Dziękuję. Ja mówię dalej. Pytam się teraz, jakiego Boga znacie? Czy tego, który do dziesiątego zbiera pieniądze, żeby mieć do dziesiątego? Czy znacie tego Boga? Pieniędzy nie macie. Pan Bóg umarł za nas, Jezus Chrystus, po to, abyśmy byli błogosławieni. Po to, abyśmy byli błogosławieni w wszelkiej mierze. Nie mamy żyć w niewoli na co dzień. Ja znam tego Boga. Ja znam tego Boga, który uzdrowił mnie z wady postawy. Który uzdrowił mnie z bólu w kręgosłupie. Wyprostował mój kręgosłup, który mi nastawił kolana. Ja znam tego Boga, który uwalnia z wszelakiego strachu. Jak Go poznałem, długi czas Go szukałem. Ja pochodzę w ogóle z dobrej rodziny, wiecie. Mi niczego w życiu nie brakowało. Ja mam piękną żonę, miałam wcześniej. Ja mam pracę, w której bardzo dużo pieniędzy zarabiam. Niczego mi nie brakuje. Rodziców, którzy mnie kochają. Dom, wyremontowany dom. Mi niczego w życiu nie brakowało. W pewnym momencie w nocy spojrzałem w księżyc i mówię, kurczę, no to nie jest to, czegoś mi brakuje. Mam wszystko, a jednak nic. W pewnym momencie zapragnąłem mieć wiedzę. Pragnąłem czegoś. Sięgłem po najgorszą księgę, która była zakurzona na regale. Pismo Święte. Pismo Święte zacząłem czytać i zaczęły do mnie dochodzić niektóre rzeczy. Najpierw zacząłem czytać po swojemu, później jednak, wierzcie lub nie, Bóg zaczął do mnie mówić. I to nie jest nic abstrakcyjnego. To nie jest żaden film science fiction. Jezus powiedział, że On będzie mówił do swoich wyznawców. Ja uznałem Go mego Panem i Zbawicielem. Ja uznałem Go swoim Panem. Kto z was wie, co to znaczy Pan? Kto wie, co znaczy Pan?
Pan to jest ten, który rządzi. Pan to jest ten, którego się słucha. Co mówi do was Pan? Który z was słyszy Pana? Który z was czytał Pismo Święte? Ale czego się Pani boi? Tam jest Słowo Boże. Słuchasz swojego Pana. Przed Bogiem Pani ucieka. Zbawiciela. Czego się Pani boi? On ma moc. On ma moc. Ja się pytam teraz, czy w Twojej Ewangelii jest moc? Święty Piotr mówi, nie ma Ewangelii bez mocy. Nie ma czegoś takiego. To nie jest Ewangelia. Jaką Ewangelię usłyszałeś gdziekolwiek? Jaka moc działa w Twoim życiu, która uzdrawia i uwalnia od strachu? Jesteś wolny? Świeży jestem, ale będę chciał powiedzieć. Zadaj sobie to pytanie. Tutaj ludzie was zapraszają, żeby oddać życie swemu Panu. Jeśli chcesz, też was zapraszam. Ale nie musicie teraz tego robić. Pójdźcie do domów, zastanówcie się, kto jest Panem w waszym życiu. Czy owoc tego królowania, tego Pana, jaki jest owoc? Czy jest nim strach? Czy jest nim szukanie pieniędzy do dziesiątego? Czy jest nim choroba? To jest owoc waszego Pana? Owocem mojego Pana jest życie w błogosławieństwie. Pełne błogosławieństwie. Będziecie pójść do domu i zastanowić się przed samym Nim. Uklęknąć, porozmawiać z Nim i oddać Mu swoje życie. Zachęcam was do tego. Dziękuję. Czerwony? Tak.